Sześć lat po katastrofie Deepwater Horizon, podstawowe pytania czekają na odpowiedź. Czy to bezpieczne? Można się kąpać, spacerować po plaży? To przerażające, że jedna rura tak dalece zmienia ludzkie życie i wszystko wokół. Naukowcy z całego świata przyjechali zbadać efekty katastrofy. Swąd, huk, żar płomieni. Wyzwaniem jest pozostać naukowcem. Przy każdym zejściu pod wodę odkrywaliśmy coś nowego, nieznanego. Nasza praca przypomina kryminalistykę, tyle że w świecie ropy naftowej. Nazywam się Matt Damon. Zapraszam Państwa na podróż pełną niespodziewanych zwrotów akcji do zatoki dotkniętej najpoważniejszą katastrofą ekologiczną w historii Stanów Zjednoczonych. Produkcję filmu sfinansowano z Funduszu na rzecz Badań Zatoki Meksykańskiej. Służy on naukowcom współpracującym w celu poznania i uzdrowienia ekosystemu morza i wybrzeża. Dodatkowe środki pochodzą z Fundacji Genetycznej Wallace'a i Fundacji FarmView. Przyjaciel pracuje dla rządu. Zadzwonił do mnie i powiedział, że powinienem wziąć w tym udział. 20 kwietnia 2010 roku, 65 kilometrów od wybrzeża Luizjany. Decyzja miała zmienić moją karierę, a właściwie wpłynąć na całe życie. Zdarzyła się tragedia. Wybuch pochłonął 11 ofiar i zmienił życie milionów ludzi. Setki naukowców zaangażowały się w ratowanie środowiska. Żaden naukowiec nie dotarł bliżej studni niż ja. Z dna oceanu wyciekała stróżka ropy. 4 tygodnie później ropa dotarła do wybrzeża Luizjany. Najwidoczniejsze efekty obserwowaliśmy w pierwszych dniach. To było nie do opisania. Ogromne ilości ropy zalegały na plaży. Do neutralizacji ropy zużyto 7,5 tysiąca metrów sześciennych dyspergatora na powierzchni wody i bezpośrednio przy wycieku. Zanim udało się go zatamować, minęły prawie 3 miesiące, a liczba ofiar sięgnęła milionów ludzi. Wdychamy opary ropy. Czy to bezpieczne? Można się kąpać, spacerować po plaży? Ludzie oczekiwali odpowiedzi, a my ich nie znaliśmy. Wciąż trwały badania, które miały ustalić, co się wydarzyło. To była katastrofa, ale z naukowego punktu widzenia pojawiła się niepowtarzalna okazja, żeby zrozumieć, jak reaguje ocean, poznać jego działanie. Moja pierwsza myśl brzmiała: zacznijmy zbierać podstawowe dane w terenie. Przynajmniej ustalmy stan sprzed wycieku. Dowiedziałem się o wybuchu na głębokości 1,5 kilometra i uświadomiłem sobie, że nie mamy żadnych informacji o rybach na tym obszarze. Naukowcy z całego świata przyjechali zbadać efekty katastrofy. Powstała wyjątkowa społeczność. Inżynierowie, chemicy, biologowie. Zabrali się do pracy nad ogromną układanką. Chcemy się przekonać, czy można stworzyć nowe metody analizy skażenia ropą naftową. Poszukujemy odpowiedzi podczas kontrolowanych eksperymentów w laboratoriach. Przy każdym zejściu pod wodę odkrywaliśmy coś nowego, proces.
stresy, organizmy i mikroorganizmy nieznane nauce. Trudno było uwierzyć, że moja praca polega na poszukiwaniu rzeczy, których nikt wcześniej nie widział. Międzynarodowy zespół naukowców poświęcił się badaniu Zatoki Meksykańskiej. Oto ich osobiste opowieści o badaniach, innowacjach i odkryciach. Adresowane są do narodu wciąż odzyskującego siły po największej katastrofie ekologicznej w swojej historii. Zatoka Meksykańska. Raport z zatrutego raju. Początek podróży. Weatherbird 2 jest w dwutygodniowym rejsie. 35-metrowa jednostka należy do najlepiej wyposażonych pływających laboratoriów na wodach Zatoki Meksykańskiej. Celem obecnej misji jest zebranie i analiza ryb oraz próbek gruntu z terenu dotkniętego katastrofą. To będzie ten obszar, głębokość 1,5 kilometra. Dave Hollander i Steve Murawski kierują zespołem oceanografów z Uniwersytetu Południowej Florydy. Po kilku tygodniach wytężonej pracy wraz z kapitanem statku opracowali trasę. Bardzo ciekawią nas ryby na północ od miejsca katastrofy. Czas na pokładzie statku jest ograniczony i kosztowny. Dlatego ekipa dzieli się na dwie grupy i pracuje przez całą dobę. Mamy kilka godzin w plecy. Na miejsce pierwszego połowu dotrzemy jutro po południu. Pojawiają się pierwsze opóźnienia, a zegar tyka. To nie jedyna presja czasu ciążąca na zespole. Wyciek nastąpił 6 lat temu, a ludzie mieszkający nad zatoką domagają się od naukowców coraz więcej informacji o wpływie katastrofy na środowisko naturalne. Stawka w grze. Podróżując na południe, pokonujemy dziką Luizjanę, aby w końcu dotrzeć tam, gdzie ląd przechodzi w Zatokę Meksykańską. Natychmiast staje się jasne, że w tej części świata wszystko i wszyscy funkcjonują w zgodzie z rytmem morza. Wśród nich jest poławiacz krewetek Donald Dardar. Jestem w interesie od 40 lat. Mój ojciec łowił krewetki, jego ojciec też. Łowiliśmy kraby i polowaliśmy. Moja rodzina zajmuje się krewetkami od 4 pokoleń. Robimy to od zawsze, tak zarabiamy na życie i z tego się utrzymujemy. Rewelacja. Jestem swoim szefem i odpowiadam tylko przed sobą. Dla Timothy'ego Luka i tysięcy rybaków pracujących na wodach Zatoki wszystko uległo zmianie wraz z katastrofą. To przerażające, że jedna rura tak dalece zmienia ludzkie życie i wszystko wokół. Stawką jest nie tylko życie, do którego przywykli, ale także przyszłość jednego z najżyźniejszych regionów na Ziemi. Z wód Zatoki pochodzi 40% owoców morza wyławianych w kontynentalnej części USA. Tereny podmokłe i bagna otaczające Zatokę są domem dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Plaże natomiast pomagają utrzymać przemysł turystyczny wart $1 miliard. Ale po tym, jak przez blisko 3 miesiące do Zatoki sączyła się ropa naftowa, plaże i słone bagna dotkliwie ucierpiały. Padły setki tysięcy morskich zwierząt i ptaków. Turyści zniknęli, poszli sobie.
nikt nie chciał tu zostać. Natłok pytań pozostających bez odpowiedzi wywołał falę strachu i obaw. Strach i obawy, puste plaże, pytania bez odpowiedzi. Publiczna debata wciągnęła także naukowców. Naszym głównym zadaniem jest ocena dowodów, którymi dysponujemy. W oparciu o nie udzielimy możliwie najlepszych wyjaśnień tego, co widać wokół. Ludzie widzieli plamy ropy pokrywające powierzchnię blisko 170 tysięcy kilometrów kwadratowych zatoki, od słonych bagien środkowej Luizjany przez Mississippi i Alabamę aż po granice Florydy. Rejs błota i krwi. Weatherbird płynął całą noc. Ekspedycja znowu idzie zgodnie z planem. Każdej wyprawie nadaje się jakiś przydomek. Te nazwano rejsem błota i krwi. Zespół Steve'a Murawskiego przygotowuje się do połowu. Praca w terenie nigdy nie należy do łatwych. Ale w sierpniu bywa szczególnie ciężka. Od 8 rano temperatura sięga 38 stopni Celsjusza. Zapowiada się długi dzień. Za mną widać włok o długości 8 kilometrów, wyposażony w 500 haczyków z przynętą. Sieć niewiele różni się od tych, z których korzystają rybacy, z jedną różnicą. Na obu końcach włoka umieściliśmy rejestrator ciśnienia i temperatury. Jak widać, to miniaturowy sprzęt. Został wyposażony w zegar, dzięki któremu będziemy dokładnie wiedzieli, kiedy zarzuciliśmy, a kiedy wyjęliśmy sieć. Aby pomóc przy sieciach, do załogi dołączają Tia Clark i Jorge Hernandez. Poza pokładem Weatherbirda trudnią się rybołówstwem. Zamierzamy złowić tyle ryb, aby zyskać reprezentatywną próbę odzwierciedlającą sytuację poniżej kanału Southwest Pass. Łowiliśmy już w blisko 200 miejscach na terenie zatoki. Badaczy interesuje regeneracja i zdrowie ryb. To miejsce wprawia w konsternację. Wokół jest mnóstwo sprzętu do wydobywania ropy. Liczby są porażające. 4000 platform, ponad 40 tysięcy kilometrów czynnych rurociągów i 22 tysiące naturalnych wycieków ropy. Wszystko wokół przesiąknięte jest ropą. Po pierwsze, staramy się oddzielić pokłosie katastrofy Deepwater Horizon od pozostałych czynników, dlatego tak istotne są te badania. Tylko nieliczni mają prawo do rzadkich chwil bezczynności, do momentu, kiedy sieci będą gotowe do wyciągnięcia i zacznie się prawdziwa praca, oczywiście pod warunkiem, że połów się uda. Za 2 godziny wszystko będzie jasne. W pobliżu Weatherbirda mniejsza i szybsza łódź także szuka ryb. Tutaj naukowcy korzystają z innej metody połowu. Sprawy się komplikują. Oceanografowie Will Patterson i Joe Tarnecki wodują zdalnie kierowany pojazd podwodny wyposażony w kamery i czujniki gromadzące informacje. W okolicy znajduje się 27 miejsc, które badamy od 10 lat. Dysponujemy sporą bazą danych sprzed katastrofy i oczywiście po niej. Joe kieruje pojazdem. Wodowanie nastąpiło o godzinie 10.05. Głębokość 30 metrów. Jak idzie? Zbliżam się do dna. Spójrz, jaka wielka płaszczka. Ogromna. Wiesz, co to może być za gatunek? Niestety nie widziałem jej z przodu. Może ogończa? Chyba tak. Piękny dzień, powinniśmy zebrać dobry materiał. Jedną z zalet pracy oceanografa jest miejsce w pierwszym rzędzie na niezwykłym spektaklu świata pełnego różnorodności. Niemniej głównym celem ekspedycji pozostaje badanie wpływu ropy i dyspergatorów na środowiska rafy naturalnej i sztucznej. Jest i Lucian. Dokonaliśmy jego pomiaru.
Kiedy pojazd znajdzie się wystarczająco blisko, Joe kieruje na rybę dwa równoległe lasery. W ten sposób ocenia się długość ryb zamieszkujących rafę. Dysponujemy laserami o rozstawie 10 cm. Po powrocie z ekspedycji porównujemy klatki nagrania. Mierząc odległość między dwoma czerwonymi punktami, możemy oszacować długość ryby. Jest to o tyle ważne, że wiele ryb żyjących na przybrzeżnych rafach to młode okazy w wieku do 10 lat. Większość gatunków pozwala ocenić wiek, a nawet wagę po wzroście. To fantastyczny sposób zdobywania informacji o rybach, bez wyciągania ich z wody czy pozbawiania życia. Zespół odkrył, że zaraz po katastrofie liczba ryb zamieszkujących rafę gwałtownie spadła. Ustalono też, że w ciągu kilku lat populacja odzyskała wielkość sprzed wycieku. Nastąpiły jednak wyraźne zmiany. Obecnie ryby są mniejsze i nie osiągają tej wagi, co przedtem. Wpływ ropy obserwujemy pod różnymi kątami. Jednym z aspektów jest tempo wzrostu. W latach po katastrofie kilka gatunków, na temat których zebraliśmy dużo informacji, wykazuje mniejszy wzrost dla danego wieku niż wcześniej. Fakt, że liczebność populacji wróciła do normy, nie oznacza jeszcze, że system nie podlega długotrwałym zmianom. Tymczasem praca zaczyna się komplikować. W latach 2010-11 pojawiły się skrzydlice. Takie jak ta. Te egzotyczne ryby są bardzo inwazyjne. Od kilku lat występują na terenie Zatoki Meksykańskiej. Do końca nie wiadomo, skąd się tu wzięły. Może jakiś kolekcjoner wypuścił je z akwarium, a może trafiły tu z ogrodu zoologicznego czy ze sklepu. Z pewnością pochodzą z chowu akwaryjnego. Wśród zbadanych ryb nie ma skuteczniejszych zaborców niż skrzydlica. Jest nienasyconym drapieżnikiem, a jej populacja gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich 4 lat. Zespół dokonał jeszcze jednego odkrycia. Okazało się, że Lucian zabiegał o to samo pożywienie, co skrzydlica. Pojawił się nieoczekiwany kłopot. W ubiegłym roku oznakowaliśmy ryby z gatunku Lucian czerwony mikrochipami dźwiękowymi, a następnie stworzyliśmy mapę ich żerowania. Lucian omijał rafy, na których występowała skrzydlica. Poszukiwanie pokarmu kosztuje go teraz więcej energii. To pośredni efekt katastrofy. W środowisku zanieczyszczonym ropą naftową agresywna i zaborcza natura skrzydlicy dodatkowo utrudniła życie największym przetwórniom rybnym. Dla zespołu pracującego na pokładzie Weatherbirda skrzydlica oznacza dodatkowy stopień komplikacji badań czerwonego Lucjana. Rybołówstwo stosowane. Pierwsze 4 haczyki są puste, ale Steve nie traci nadziei. Przeważnie łowimy około 50 ryb na 150 metrach liny. Mamy haczyki pozbawione przynęty, czyli ryby nie omijały sieci. Jest Lucian. Chris, dawaj go. Świetnie. I jeszcze 2 bardzo ładne okazy. Wkrótce pokład statku zapełniają kolejne czerwone ryby. Pobierzemy z nich różne tkanki i części ciała, na przykład otolity czerwonego Lucjana, które pozwolą ocenić wiek ryby. Pobieramy próbki wątroby, woreczka żółciowego, mięśni, a czasami całą śledzionę, wątrobę, serce i mózg. 48. Susan Snyder studiuje na Uniwersytecie Południowej Florydy. Zajmuje się rybami łowionymi we włoki denne. Badam ekspozycję na ropę i jej nagromadzenie w tkankach. Śledziona pozwala nam ocenić, czy w ostatnich kilku dniach ryba wystawiona była na działanie związków ropy. Jej długofalowe nagromadzenie oceniamy, przyglądając się tkankom mięśni i wątroby.
Zabijamy te ryby, ale inaczej nie da się przeprowadzić niezbędnych badań. Ani fotografia, ani inne metody nie sprawdzą się. Oto rybołówstwo stosowane. Tu mamy samca. Amy Wallace jest doktorantką na Uniwersytecie Południowej Florydy. Do zbadania ryb z etapu katastrofy niezbędne jest ustalenie ich diety. Jeśli w czasie wycieku były w jego obszarze, powstaje pytanie, jakim uległy zmianom i jak się poruszały. Pobieram mięśnie, soczewki oraz otolity. To kamyk uszny, czyli otolit. Właśnie po to otwieramy głowę. Umieszczamy je w preparacie i wracamy do laboratorium, gdzie powstają nasze dane. Dzisiaj cięłam otolity piłą izometryczną, żeby dostać się do ich środkowej części, która zawiera najwięcej informacji. A teraz obejrzę otolit pod mikroskopem i ustalę wiek ryby. Najwspanialsze w tej pracy są widoki. Jestem na statku i mogę to wszystko widzieć, nie tylko Lucjana, ale także wiele innych ryb. Nigdy nie wiadomo, na co trafimy. Obserwujemy również ryby na wolności. Popatrz tam, widzisz? Płynie za nim wielki rekin. Złapał go. To żarłacz czarnopłetwy. Zespół zbiera informacje o rekinach i udostępnia je innym naukowcom. Zabieram płetwy niektórych gatunków rekinów dla Deana Grubbsa z Uniwersytetu Stanowego Florydy. Jeśli to tylko możliwe, rekiny wracają do zatoki. Świetny połów. Złowiliśmy sporo okazów czerwonego Lucjana. Sukces otwiera przed nami wiele możliwości. Przede wszystkim możemy się dobrze przyjrzeć poziomom zanieczyszczenia tkanek i krwi. Staramy się także określić przekrój wiekowy populacji. Przy tak dużej próbie możemy podzielić ryby na 3, 4, 5 i 6-letnie. Z tych badań dowiemy się, jak wysoki jest poziom zanieczyszczenia. Niektóre ryby dostały sporą dawkę ropy, która nadal jest w ich organizmach. To najbardziej skażone ryby, jakie kiedykolwiek widziano. U innych poziom zanieczyszczenia wyraźnie spadł. Do nich należy właśnie czerwony lucjan. To dobry znak. Problem zaczyna się, kiedy mamy do czynienia z wystawieniem na działanie toksycznych chemikaliów. Prowadzą one do raka wątroby i trwałych zmian genetycznych oraz innych, które mogą rzutować na zdolność przeżycia gatunku. Właśnie tym zajmują się naukowcy z Uniwersytetu w Miami, wpływem ropy na genetykę ryb. Zawodne serca. Oto larwa koryfeny. Przyjrzyjcie się dobrze. Tak wygląda wadliwe rybie serce. Opowieść o tej rybie zaczynamy w miejscu, gdzie Gulfstream zbliża się do brzegów Miami na Florydzie. Zespół naukowców wyrusza na połów. Właśnie w poszukiwaniu koryfeny. Ich celem jest odbudowa hodowli ryb niezbędna do przeprowadzenia badań. Nasza praca jest niemożliwa bez odpowiedniej hodowli. Poszukujemy młodych okazów, dojrzałych płciowo i niezbyt dużych. To początek, mamy pierwszy dzień ekspedycji, a naszym zadaniem jest znalezienie dwóch samców i być może kilku samic. Znajdujemy się 25 km od wybrzeża Miami. Głębokość wody nie przekracza tutaj 370 metrów. O tej porze roku wypatrujemy ptaków. Jakiekolwiek podniecenie wśród nich zwykle oznacza, że w pobliżu jest ławica koryfeny albo innej drapieżnej ryby, która przegania mniejsze rybki w stronę powierzchni. Ożywione ptaki to sygnał, żeby udać się w ich kierunku i rozpocząć połów. Nawiń trochę, głowa do góry, będzie odrobinę szarpać. Tak, trzymaj. Za tobą jest drugi. Gdzie? Na godzinie czwartej.
Koryfena wyjęta z wody jest żółto-zielona. To objaw stresu i walki z haczykiem, dlatego natychmiast wrzucamy je do zbiornika. Pompujemy do wody czysty tlen, dzięki temu ryby znacznie szybciej odzyskują siły, a przede wszystkim pozostają przy życiu. Zabieramy je do akwariów na lądzie, gdzie rozmnażają się w niewoli. W tej chwili mamy już co najmniej jednego samca i 4 lub 5 samic w niezłej formie. Niestety nigdy nie ma pewności, że wszystkie ryby przetrwają, dlatego chcemy złowić jeszcze jednego lub dwa samce i kilka samic, jeśli się uda. Czeka nas jeszcze jeden połów i mamy nadzieję, że pozwoli on sfinalizować zadanie. Zaobserwowaliśmy szereg niepokojących zmian, takich jak ograniczona zdolność do pływania już przy bardzo niskiej zawartości ropy w organizmie. Istotne pytanie brzmi, jaki był kumulacyjny wpływ działania ropy zarówno na młode, jak i dorosłe ryby, u których zdolność pływania właściwie zanikła. Kolejnej ławicy nie muszą szukać długo. To chyba samiec. Po złowieniu niezbędnych okazów wracają do domu. Zaraz po przybiciu do brzegu naukowcy umieszczają złowione ryby na specjalnych noszach. W trybie sztafetowym każda z ryb trafia do pobliskiego zbiornika na terenie kampusu uniwersyteckiego. Ryba musi trafić z powrotem do wody w czasie krótszym niż minuta. Zapewnienie rybom warunków wolnych od stresu gwarantuje, że w niewoli będą się one odżywiały i rozmnażały w naturalny, niezachwiany sposób. Te ryby mają jakieś 4 miesiące. Karmimy je 2 razy dziennie, starając się dostarczać im pokarm, jaki jadłyby na wolności. Zależy nam na zapewnieniu zrównoważonej i odżywczej diety. To chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie można spotkać tak dużą liczbę koryfen w niewoli. Widać, że to niezwykle żarłoczne ryby. To dlatego obserwujemy wśród nich tak szybkie tempo wzrostu. Przybierają nawet do 30% masy na dobę. Wśród zwierząt żyjących w niewoli trudno o lepszy wynik. Regularnie pobieramy próbki tkanek i porównujemy je z tkankami dzikich ryb, żeby mieć pewność co do właściwej budowy ciała. Powodzenie eksperymentu zależy od tego, czy będziemy badać identyczne okazy jak te, które żyją na wolności. Wkrótce ryby zaczną się rozmnażać. Ich zarodki i potomstwo zostaną wykorzystane w 2 różnych badaniach. Jedną z rzeczy, na które zwracamy szczególną uwagę, jest zdolność do pływania przy długotrwałej, wysokiej aktywności tlenowej. Nieopodal zbiorników, w których składana jest ikra, koryfeny badane są pod względem wytrzymałości. Widzimy tutaj tunel dla ryb, czyli rodzaj bieżni, która pozwala nam obserwować tempo metabolizmu przy jednoczesnej kontroli wytrzymałości. Działa to podobnie do badania wydolnościowego biegnącego człowieka. Problemy z sercem byłyby natychmiast potwierdzone kiepskim wynikiem na bieżni. Laboratorium pozwala przeprowadzić analogiczne eksperymenty z koryfeną, czy jakąkolwiek inną rybą. Chodzi o to, że koryfena, narażona na określone stężenia ropy w pewnych okresach życia, zaczyna odstawać pod względem pływania od ryb niezagrożonych. Zdolność do pływania jest kluczowa dla łowiectwa i przyjmowania pokarmu, a zarazem unikania większych drapieżników i zagrożenia z ich strony. W drugim badaniu zespół zidentyfikował kolejny problem. Obserwuję larwy koryfeny, a konkretnie ich serce. Robimy to, ponieważ wiemy, że serce jest szczególnie narażone na toksyczność ropy. Te larwy pochodzą z eksperymentalnej hodowli, znajdującej się nieopodal naszego kampusu. Ustaliliśmy, że serce koryfeny reaguje na ropę w szczególny sposób.
Jej obecność ma wpływ na zdolność przetrwania ryb w dorosłym życiu i to, w jakim stopniu serce wspomaga wydolność aerobową. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakich się dowiedzieliśmy podczas pracy, którą wciąż kontynuujemy, jest fakt, że wzrost śmiertelności nie jest jedynym efektem działania wysokich stężeń ropy. Pojawiają się skutki niezauważalne gołym okiem. Żeby je określić, trzeba szukać dalej i korzystać z bardziej zaawansowanych technik. Lekcje z przeszłości. Wśród postrzępionych gór i lodowatych wód zatoki księcia Williama na Alasce znajduje się malowniczo położona wioska rybacka Cordova. Miejsce pełne jest dzikiej przyrody. Dzięki świetnie prosperującym przetwórniom śledzia, do niedawna Cordova była w pierwszej dziesiątce amerykańskich portów rybackich. Wszystko skończyło się wraz z katastrofą w roku 1989. To najgorszy wyciek ropy w historii Alaski. Supertankowiec Exxon Valdez, przewożący ponad 200 tysięcy metrów sześciennych, jedna z najwspanialszych dróg wodnych Ameryki, jest czarna od ropy. Tankowiec rozbił się w pobliżu Valdez na Alasce. To najpoważniejsza katastrofa w historii rurociągu otwartego 12 lat temu. W rezultacie z tankowca wyciekło blisko 42 tysiące metrów sześciennych ropy naftowej. Zniszczeniu uległo prawie wszystko w obrębie wycieku. Do nielicznych wyjątków należała przetwórnia śledzia. Wszyscy sądzili, że Cordova ocalała. Istotnie, przez kolejne 4 lata przetwórnia radziła sobie całkiem nieźle. A potem przyszło zaskoczenie. Potężny cios dla wioski rybackiej. Podstawa tutejszej gospodarki, ławice śledzia, zniknęły. Według rybaków z Cordovy długofalowe efekty katastrofy ekologicznej ograniczyły populację śledzia. 4 lata po katastrofie tankowca połowy śledzia gwałtownie spadły. Można powiedzieć, że to efekt utajony. Nie istniały żadne przesłanki o potencjalnej katastrofie, ale w latach po wycieku okazało się, że odcisnął on swoje piętno. Musimy mieć świadomość, że czasami, zanim podobne wydarzenia pokonają ekosystem, mija trochę czasu. Na rybek przyczynia się do wzrostu populacji dopiero po kilku latach. Na etapie larwalnym ryby są dużo podatniejsze na chemię zanieczyszczeń i ich działanie niż dorosłe osobniki. W rezultacie, jeśli larwy czy nawet młode rybki są bardziej podatne na skażenie, to kiedy dorastają, ich populacja cierpi dużo silniej. Dorosłe ryby zdolne są uciec przed niebezpieczeństwem, ale larwy, a zwłaszcza ikra, skazane są na obecność tam, gdzie się znalazły lub tam, gdzie zostawiły je dorosłe. Jeśli były w obrębie katastrofy, to pewno poniosą jej konsekwencje. Po co przejmować się wyciekiem 40 tysięcy metrów sześciennych ropy sprzed 27 lat? Przecież Stany leżące nad Zatoką Meksykańską wciąż zmagają się ze skutkami niedawnego wycieku, który był 5 razy większy. Główny wniosek z tragedii Exxon Valdez to przygotujmy się na zaskoczenie. Lata spędzone na badaniach po katastrofie Deepwater Horizon pokazały, że przyrost czerwonego Lucjana jest znikomy. Czy to naturalne anomalie? Czy mają coś wspólnego z reakcją na skażenie ropą? Tego nie wiemy. Pozostaje nam obserwować ławice i poszukiwać zależności. Kiedy pojawiają się zapewnienia o bezpieczeństwie, należy zachować zdrowy sceptycyzm. Co się stało z ropą? Przypadkowemu obserwatorowi trudno uwierzyć, że 9. pod względem wielkości zbiornik wodny na świecie wciąż ponosi konsekwencje katastrofy. Flotylla łodzi otaczająca miejsce wypadku zniknęła. W zatoce wciąż wydobywa się ropę. Turyści wrócili na dziewicze plaże, a łodzie rybackie, zarówno komercyjne, jak rekreacyjne, znowu pływają po wodach zatoki. Owoce morza nadają się do jedzenia.
Gdzie się podziało prawie 760 tysięcy metrów sześciennych ropy? Naukowcy pracujący na zlecenie rządu szacują, że czwarta jej część spłonęła lub została zebrana. 23% ropy trafiło do słonych bagien i na plażę lub zostało w wodzie. Pozostała ropa wyparowała lub rozpuściły ją dyspergatory. Ich zastosowaniem błyskawicznie zainteresowały się media. Czy chemikalia neutralizujące ropę służą, czy raczej szkodzą? Niewiele wiadomo o skutkach ich zastosowania w tak dużych ilościach. Agencja Ochrony Środowiska twierdzi, że są w pełni biodegradowalne, ale mieszkańcy się boją. Wątpię, aby ktokolwiek potrafił dzisiaj ocenić, czy zastosowanie dyspergatorów było dobrym czy złym pomysłem. Może to po prostu wybór mniejszego zła. Czas pokaże, na ile ich długofalowe działanie wpływa na nasze środowisko. Naukowcy z Uniwersytetu Johna Hopkinsa doskonalą metody badania reakcji dyspergatorów z wodami oceanu. Dysponujemy sprzętem pozwalającym na przeprowadzenie symulacji warunków w oceanie w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym. Zgromadzone informacje przekazujemy do ogromnych modeli terenowych, które mają ocenić, co się stanie z ropą. Buduję zbiornik falowy od podstaw. Ma on długość 6 metrów i generuje rozmaite fale, od łagodnych po gwałtownie załamujące się. To niezwykła rzecz. Zbiornik pozwala naukowcom dokładnie zbadać, w jaki sposób załamujące się fale rozbijają plamy oleju na mniejsze kropelki. Po wpuszczeniu chemikaliów do wody, kamery rejestrują wzajemne oddziaływanie płynów. Efekt jest nadzwyczajny. Ropa rozpada się na mikroskopijne kropelki, co łagodzi wiele negatywnych efektów wycieku. Po katastrofie Deepwater Horizon po raz pierwszy wykorzystano pojazd podwodny, który robił zastrzyki bezpośrednio do kanałów uwalniających ropę. Próbujemy odtworzyć ten proces i przyjrzeć się, w jaki sposób przebiega rozpad. Kiedy szyb roponośny wybucha na dnie oceanu, pojawia się chmura, która dryfuje ku powierzchni. Zaczynają działać na nią prądy morskie. Zbudowałem zbiornik holowniczy, aby przyjrzeć się temu procesowi. Pod wpływem dyspergatora ropa ulega rozpadowi na drobne kropelki. Unoszą się one dużo wolniej. Obserwujemy zmiany w strukturze chmury, bo to ona determinuje, co stanie się z ropą. Co się stanie po wycieku? W jakim tempie działają dyspergatory? Ile ropy trafi do bagien, a ile osiądzie na dnie? Musimy znaleźć odpowiedzi na te pytania. W przeciwnym razie nie stworzymy narzędzi umożliwiających prognozy. Nie będziemy też wiedzieli, jakie metody trzeba rozwinąć, żeby niwelować niepożądane efekty wycieku ropy. Mimo wykorzystania substancji chemicznych, około 180 tysięcy metrów sześciennych ropy dotarło do brzegu lub pozostało w wodzie. Długotrwałe efekty wycieku rodzą pytania, na które naukowcy wciąż szukają odpowiedzi. Chris Reddy i jego ekipa z Instytutu Oceanograficznego Woods Hole wypełniają te luki. Pierniczki. Całe życie analizuję plamy ropy naftowej, którą postrzegam jako garść różnych cząsteczek. Interesuje mnie, gdzie znikają i w jaki sposób radzi sobie z nimi matka natura. Staram się zbierać wszystkie możliwe próbki ropy i rozgryźć, kto prowadzi w walce przyrody z ropą. Zajmuję się oceanografią chemiczną. Ludzie sądzą, że podróżuję sobie po morzach całego świata, a ja wypożyczam samochód i jadę 45 minut na plażę. Tam zaczynam pracę w terenie, czyli 30 metrów od parkingu. Szukamy próbek. Mienią się na pomarańczowo i mają wielkość pierniczków. Z daleka często się wydaje, że to poszukiwana ropa, a to na przykład muszla. To jest próbka z katastrofy Deepwater Horizon. Ta też, a ta nie. Boom, 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 boom.
Większość ludzi spacerujących po tej plaży nie zorientowałaby się, że to pozostałości po wypadku. Zbieram próbki do słoika. Zabiorę je do laboratorium na przylądku COD, gdzie przeprowadzę wstępne badania, a potem wyślę ich fragmenty do Tallahassee. Tam, w laboratorium silnego pola magnetycznego, przebada je mój kolega Ryan Rogers. Jestem chemikiem, analitykiem i zajmuję się analizą ropy naftowej. Razem z Chrisem Reddym pracujemy nad próbkami sprzed wybuchu, pobranymi ze złoża ropy, głęboko pod ziemią. Poddajemy je analizie, przy czym tworzymy bazę danych wszystkich substancji, które były w ropie, zanim trafiła ona do Zatoki Meksykańskiej. Laboratorium silnego pola magnetycznego korzysta z magnesu 20 razy silniejszego od medycznego rezonansu magnetycznego. Metoda jest zbliżona, ale w naszych badaniach dysponujemy sprzętem o wiele potężniejszym niż podczas badań ludzi. Dzięki wytrwałości Chrisa w zbieraniu próbek wyrzucanych przez morze na brzeg zatoki, możemy zaobserwować, jak słońce i bakterie poddają ropę obróbce. W ostatnim czasie obserwuję coraz więcej związków ropy naftowej, które według nas miały przetrwać dekadę, a utrzymały się zaledwie przez rok. Słońce wykonało niesamowitą pracę, doprowadzając do rozpadu ropy na cząsteczki w dużo szybszym tempie niż się spodziewaliśmy. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak słońce radzi sobie z ropą naftową w środowisku. Wciąż znajdujemy na plażach ślady ropy, ale są one coraz rzadsze. Wiemy o roponośnych i słonych bagnach na terenie Luizjany, ale w świetle ostatnich odkryć trudno ustalić, czy da się tam jeszcze znaleźć ropę. Tym bardziej trzeba obserwować te zbiorniki. Okrzyki zaskoczenia. Podobnie jak Chris Reddy, Mandy Joe także szuka odpowiedzi. Mandy jest oceanografem na Uniwersytecie w Georgii. Kieruje zespołem naukowców badających najodleglejsze zakątki Zatoki Meksykańskiej. Różnią się tym, że na głębokości 180 metrów koraliki były większe. Interesują ją miejsca, gdzie ropa naturalnie przesącza się spod dna morskiego. Jestem mikrobiologiem geochemikiem, to znaczy, że badam mikroorganizmy, malutkie żyjątka, niewidoczne bez pomocy mikroskopu. To takie drobne pszczoły robotnice, które żyją w oceanie i odpowiadają za bardzo ważne procesy, dzięki którym pozostaje on w zdrowiu. Na przestrzeni lat Mandy odwiedziła wiele miejsc, w których zwierzęta dostosowały się do życia w ropie. Gdzie mikroskopijne organizmy pochłaniały kropelki ropy. Naturalne ujścia ropy są niesamowicie różnorodne i aż tętnią życiem. Każdemu zejściu pod wodę towarzyszą okrzyki zdumienia i zaskoczenia, bo wciąż odkrywamy coś nowego. Jednak od czasu katastrofy Deepwater Horizon takich chwil jest bardzo niewiele. Mnóstwo martwych robaków i rumowisko pozostałe po akcji ratowniczej. W 2010 roku, kilka miesięcy po wybuchu, Jo wraz z zespołem przebywała na pokładzie statku Atlantis, jednostka należąca do Instytutu Oceanograficznego Woods Hole i jest jedną z najbardziej zaawansowanych łodzi badawczych na świecie. Hangar, znajdujący się na statku, skrywa coś niezwykłego. Załogowy pojazd podwodny o nazwie Alvin. Słynie on z wypraw w głąb oceanu, z badaniem wraku Titanica włącznie. Tym razem Alvin zabierze Joy na dno Zatoki Meksykańskiej na głębokość 1,5 kilometra, około 3 kilometrów od miejsca wycieku. Joe zamierza potwierdzić odkrycie dokonane przez obsługę pojazdu zdalnie sterowanego. Zamiast się unosić, duża ilość ropy pokrywa obecnie dno oceanu. Wchodzący na pokład Alvina usuwają z ubrania wszystko, co mogłoby zarysować powierzchnię pojazdu. Buty natomiast zostają na trapie. To sygnał, że setki metrów niżej pracują ludzie.
Schodzenie na duże głębokości i przebywanie w lodowatej wodzie zawsze wiąże się z ryzykiem. Nigdy się nie bałam, bo zarówno członkowie załogi statku, jak i tego pojazdu są najlepsi w tym, co robią. Wiem, że z nimi nie zginę. Ostatnie oględziny i rozpoczyna się zejście pod wodę. Zabierze to Alvinowi około półtorej godziny. Kiedy Joe dotrze na miejsce, ujrzy dno oceanu w niezwykłym stanie. To nie jest przyjemny widok. Kamera ultrafioletowa jest już włączona. Tam, gdzie znajduje się ropa, osad fluoryzuje jaskrawą zielenią. Nieprzyjemne zaskoczenie nadeszło z chwilą, kiedy zaczęliśmy szukać zwierząt. Odkryliśmy pokryte ropą martwe koralowce, gorgonie. Widać było, że osad zaszkodził wszystkim organizmom odżywiającym się fitoplanktonem. Gorgoń wysoki na metr, półtora, może mieć 500 lat i świetnie sobie radzić, a jest pokryty brązowym śluzem i w dodatku martwy. Odżywiając się fitoplanktonem, zarówno selektywnie, jak i nieselektywnie, organizmy nie pozbywają się ropy, ale filtrują ją, jak wszystko, czym się odżywiają, i to je gubi. Znaleźliśmy dwa kraby o pociemniałych pancerzach, całe pokryte wąsonogami. Wydobyliśmy je, oczyściliśmy i poddaliśmy analizie pod mikroskopem. Wnętrzności krabów wypełniał pomarańczowy, oleisty osad. Dotarła do mnie ponura prawda. Wizyta na dnie oceanu potwierdziła najgorsze obawy. Zalega tam mnóstwo ropy. Od czasu wycieku w roku 2010 badaczka zeszła na dno Zatoki Meksykańskiej 17 razy. Wielokrotnie zadawano jej to samo pytanie. W jakim stanie jest dziś Zatoka? Wciąż nie potrafimy jednoznacznie stwierdzić. Pod wieloma względami Zatoka jest bardzo elastyczna, a jej reakcja na ten potworny zamęt niewiarygodna. Jestem natomiast przekonana, że mamy jeszcze co najmniej kilka pytań bez odpowiedzi. Na tropie zanieczyszczeń. Weatherbird kończy połów czerwonego Lucjana. Ekipa rejsu Błota i Krwi znajduje się na głównym pokładzie. Czas uruchomić kolejne specjalistyczne narzędzie. David Hollander and his researchers are launching a device that collects sediment samples from the seafloor. Mamy tutaj urządzenie do pobierania próbek osadu z dna oceanu. Możemy działać zarówno na dużych głębokościach, jak i w płytszym środowisku, takim jak to. Wokół wewnętrznej kolumny rozmieszczono 8 rdzeni. Kolumna wgryza się w dno, a kiedy uruchamiamy wciągarkę, zamyka rdzenie zarówno z góry, jak i z dołu. Decyzja o pobraniu próbek wynikła z odkrycia, że aż 10% ropy z katastrofy Deepwater Horizon pokrywa obecnie duży obszar dna morskiego. Skąd pomysł, żeby podczas jednego rejsu pobierać próbki osadów i łowić ryby? Otóż analiza próbek z obszaru, na którym dokonaliśmy połowów, umożliwi zestawienie zanieczyszczeń nagromadzonych na przestrzeni czasu w postaci osadów ze zmianami obserwowanymi u ryb. Opuszczenie sprzętu zajmie około 10 minut i podobnie jego wydobycie. Nasze cele to ustalenie, jak rozprzestrzenia się skażenie, w jaki sposób ulegają mu ryby, ile czasu regenerują się osady, a ile trwa redukcja zanieczyszczenia. Wreszcie porównujemy reakcję środowiska z reakcją ryb.
Udało się. Gromadzenie osadów zakończyło się powodzeniem. Wszystkie rdzenie są pełne. Po wyjęciu próbek z urządzenia ustalamy ich podział między grupy badawcze. Oto świeżo wydobyta próbka osadu. Za chwilę przepołowimy ją, aby przyjrzeć się wnętrzu i zrobić zdjęcia, które będą wizualnym zapisem układu warstw. Jak na dłoni widzimy poszczególne warstwy osadu. Zróżnicowanie barw daje niezłe pojęcie o tym, ile tlenu dociera do głębszych warstw. Można też zaobserwować chronologię zmian bez określania ich czasu. Wstępne oględziny są bardzo pomocne. Wyobraźmy sobie, że to podręcznik historii. Odkrywanie kolejnych warstw przypomina kartkowanie książki o historii Zatoki Meksykańskiej. Od końca. Okres może sięgać setek lat temu, a kończyć się współcześnie. Każda warstwa odzwierciedla określony etap. Katastrofa Deepwater Horizon powinna być widoczna w górnej części tej próbki. To bardzo twarda glina, gęste błoto. Poddamy je analizie chemicznej. Po powrocie statku do Panamy, wszystkie próbki i dane zgromadzone w ciągu dwutygodniowego rejsu zostają rozładowane i dostarczone na Uniwersytet Południowej Florydy w St. Petersburgu. W tym miejscu nastąpią dalsze odkrycia. Spektrometr masowy wskazuje zawartość dwutlenku węgla. Gaz odpowiada azotowi. To rewelacyjne próbki. Nasze badania chemiczne przywodzą na myśl kryminalistykę z tym, że dotyczą ropy naftowej, jej ewolucji w ekosystemie, wpływu oraz efektów i dalszych losów. Zespół Murawskiego i Holendera odkrył, że skażenie wędruje w łańcuchu pokarmowym. Mikroorganizmy, które przetrwały, przekazują je małym rybom, a te stają się pokarmem między innymi dla Lucjana. Są także dobre wieści. Ryby mają się dobrze. Jedynie woreczki żółciowe stanowią zagrożenie. Możemy mieć pewność, że na nasze stoły trafiają tylko zdrowe ryby. Skupiamy się na wpływie osadów ropopochodnych, bo to naprawdę niespodziewane odkrycie i niespodziewana konsekwencja wybuchu. Podsumowanie. Społeczność naukowców podejmuje wspólne wysiłki, rozwijając naszą wiedzę o wyciekach ropy i tym, co zostało jeszcze do odkrycia. Nie zmienia to faktu, że łatwe odpowiedzi ani dylematy nie istnieją. Nigdy w życiu nie przeszło mi przez myśl, że mógłbym robić coś innego. Urodziliśmy się w tym fachu, wzrastaliśmy w nim i w nim upłynie nasze życie aż do śmierci. Strachem napawa myśl, że to się może powtórzyć. Ile podobnych wycieków zniesie zatoka, zanim efekty skażenia będą ponad jej siły? Badania sięgają coraz dalej od brzegu i głębiej pod wodę. Głębinowe wycieki ropy naftowej, czy wszelkie wycieki podskórne, to dla nas nowe zjawisko. Wielokrotnie okazuje się, że złoża ropy mają ponad 3 km głębokości, a morze nad nimi pozostaje niezbadane. Do odkrycia mamy jeszcze wiele gatunków zwierząt. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, by poznać i ochronić te organizmy, które są niemal pewnymi ofiarami podobnych zdarzeń. Musimy mówić o nauce, bronić jej, objaśniać i wyjść z nią poza sale lekcyjne. Trzeba pracować zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Należy ich uczyć, w jaki sposób zmieniają się ekosystemy oceanu i ziemi.
70% powierzchni Ziemi pokrywa woda, a człowiek wciąż potrzebuje więcej energii. Poszukiwanie ropy jest obecnie głównym zadaniem gospodarczym. Powinniśmy sobie uświadomić, że nasza gospodarka jest w pełni uzależniona od czystego i bezpiecznego środowiska. Byłaby to lekcja dla nas wszystkich, a tymczasem jest to wciąż nasza największa obawa. Jak widać, przed naukowcami potężne wyzwanie. Pomoc w odnalezieniu równowagi między poszukiwaniem nowych źródeł energii i tym, co bez uszczerbku może dać nam natura. Mimo odległości w przestrzeni i różnic kulturowych, ponad 7 miliardów ludzi utrzymujących się dzięki zasobom Ziemi łączą wspólne więzy. Wspólne dla kolejnych pokoleń. Nowe pomysły, nowe postawy, nowa nadzieja. Ziemia jest naszym domem. Tutaj musimy zacząć podróż ku odkryciom. Kocham ocean. Zawsze chciałam na nim pracować i przebywać. Wychowywałem się na wsi nieopodal stawu, nad którym spędzałem większość czasu, łowiąc wszelkie możliwe wodne stworzenia. Zawsze kochałam przyrodę, naukę i zwierzęta. Razem z tatą wykonywałem modele na fizykę i budowaliśmy bardzo ciekawe rzeczy. Na etapie dorastania byłem zapalonym surferem. To, co robię dzisiaj, to dla mnie naturalna kontynuacja. Kiedy byłam dzieckiem, wciąż pytałam tatę, skąd się bierze woda, która wypełnia moje ślady na plaży. Produkcję filmu sfinansowano z Funduszu na Rzecz Badań Zatoki Meksykańskiej. Dodatkowe środki pochodzą z Fundacji Genetycznej Wallace'a i Fundacji Farview. Wersja polska, platforma NC+, tekst Krzysztof Rogucki, czytał Maciej Orłowski.